Cześć wszystkim, ja jestem Faro, witam was w kolejnym odcinku z Januszowic i dzisiaj sprawdzimy sobie, co ciekawego pozmieniało się w okolicach spawna. Także widzimy się po intrze. No i mamy już, słuchajcie, poranek. Wstaje sobie ładnie tutaj. Słońce elegancko wstaje. Kurde, ładnie to wygląda. No a skoro słońce wstaje, to trzeba, słuchajcie, ruszać i zobaczyć, co tutaj się pozmieniało właściwie, bo na pewno jestem pewny, że coś się pozmieniało. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, zobaczymy. Most był, jak był taki jest, pójdziemy w lewo. Nie wiem, kiedy, w którą stronę poszedłem najpierw. Też chyba w lewo poszedłem najpierw wtedy. No trudno, pójdziemy znowu w lewo. Pójdziemy tutaj zobaczyć sobie jeszcze raz. Słońce, proszę tak przestać na mnie świecić, oh, come on. No ej, przynajmniej jest jasno, dobra. Chyba się trochę to rozbudowało. Albo, nie wiem, wtedy było ciemno i tak średnio widziałem cokolwiek, ale... Bo to jest domek... O ile się nie mylę. Dokładnie tak, to jest to imperium całe, jak to sobie buduje tutaj. Kurde, nice. Ej, ładnie to wygląda w sumie. Też w sumie ciekawy pomysł, bo... No. Jakby to jakieś takie wysunięcie dodał jeszcze po rogach. Wiecie, tak właśnie drewnem. To było też kozacko, ale dobra. Zrobię sobie po swojemu oczywiście. Chciałbym pójść... w tamtą stronę, bo tam coś... Było. Ups. Dobra, pyknęło mi się w lampę, ale spokojnie. Nic się nie stało. Lampa żyje. Chyba tego nie widziałem, no. Bez kitu, bo tu jest farma cała zebrana, jakby zniszczona. Nie wiem, czy to okradzione, czy nie. Oby nie, to ktoś wieże jakby tu jest budował. Bez wejścia? I takie... Okej, okay, czy to są takie wieże po prostu... Dekoracyjne, dobra. Czyli to jest domek. Kurde, dobra. Okej. Okay. Sebastiek 767. No do środka nie wchodzę znowu, bo... Bo nie, nie wypada. Tam coś jeszcze jest. Ej, dobra, bo ja tu minę sporo rzeczy, kurde. Mieli rację, co tu jest. Miejsce zajęte przez F, M, I, Y, C. Dobrze. Tam coś jeszcze do góry jest. Czy tam będzie wejście? Aby tak. Tu jest chyba nawet takie wejście jakby, no. Nie, fajnie zrobione, takie skromne, ale fajne. A tu co jest? Dom Game, ekipa aka Lucifer. O, a propos. Nie wchodzić bez po... Nie wolno wchodzić bez pozwolenia, dlatego nie wchodzę. Co tu mamy? Święte drzewo, nie niszczyć. Okej. Okay. Nie to... Tu komuś się... Chyba Creeper wysadził. A z racji, że jestem miłym graczem i... W sumie... Nie lubię, jak są dziury, to sprawimy koledze taki prezent i po prostu tutaj załatam tą dziurę, bo mimo tego, że to nie ją zrobiłem, to mimo wszystko załatam tą dziurę. Nawet klej na tą ma dziurę. Niech ma, no co no. Niech nie ma tutaj dziur przed domem. Tam jakieś skrzynki są, więc ktoś tutaj na pewno mieszka. Tu ma jaskinie, więc nie będę tutaj już nic zabudowywał. To pójdźmy teraz do góry. O! Jak ja mam tutaj Lucifera, siema, siema. Proszę bardzo. Tu jest ten domek, o którym mówiłem, że chcę go zobaczyć też. Bo nie wiem, czyli to jest... A to jest taki fajny, mały domek. Skromny, ale fajny. Kacper 06. Jeszcze tego gracza nie widziałem na serwerze w sumie. Znaczy, jakoś musiałem się z nim minąć pewnie, czy coś. Dom w budowie. No, ale taki fajny, mały. Ale w fajnym miejscu strasznie, bo patrzcie, to jest taki fajny ten. Taka fajna jakby skarba, wiecie o co chodzi. Na wzgórzu takim ładnym, kurde elegancko. Wszystkie farmy są za mostem. Są speedoma, okej, okay, wszystkie są speedoma, dobra. Zobaczymy co tutaj ma za swoje farmy. Ma tu sporą farmę, jest domek z portalem nawet. Ej, sporą ma farmę tutaj. I to wygląda fajnie. Zawsze lubię takie widoki, to są zawsze takie ładne widoki.
Naprawdę. Gdzie jest podejrzane? Tak jest, speedą, tak jak myślałem. No, domek jak domek. Ale ładnie jest i tak czy siak, ładnie wygląda z daleka. Wszystko się ładnie prezentuje razem. Pioruny strzelają w dzień. To jest dosyć niespotykane. Alright. Alright. Czy ja mam siodło? Nie mam przy sobie siodło. Oh, fuck. Szkoda. Zatem sobie wziął tego. O, tu widzę, że Tickeret sobie zaklepał już tego, tego kunia. O ty kurwa, skubany. Siema. Z przed nosa mi zarąbał. Nie no, i tak bym go nie zajął, bo nie miałem siodła, ale no. A tu co jest? Pozwólcie, że zajrzę. Domek, lepianka. Tu chyba pisze domek, dobra. Taki skromny. Taka budka trochę, no dobra. Nie będziemy tego komentować. Okej, czy tutaj u kolegi się coś zmieniło? Może doszła ta... O, jest tabliczka. Bartek i ten. I Hichocz, okej, czyli w końcu podpisali domek, faktycznie. Tu się zmieniło coś, widzę. No to jest jego domek zresztą, ale to też przyjrzymy się temu zaraz. Ja sobie też tutaj beacona walną, okej. Okej, czy coś się tutaj tak stąd zmieniło? Widzę, to, o, chcę zrobić taką mini stajenkę, okej. No i to wygląda naprawdę ładnie z daleka, moim zdaniem. To się fajnie prezentuje, tak na F5 można nawet zobaczyć. No, ej, na F5 to kozacko wygląda, ładnie. Jeszcze taki mini wodospadzik sztuczny, ale fajny też to wygląda, dobra. Chodźmy jeszcze tutaj, się oczywiście w tę stronę tutaj przejść, bo tu nas jeszcze... Teraz nie było... Tego nie widziałem wcześniej. Bo tego chyba wcześniej nie było. A, czekajcie, no. Nie kojarzę tego tunelu w ogóle. Wpływ do góry wodą jest. Okej, bardzo szybki wpływ do góry wodą. To fajnie, akurat fajnie, fajnie. Ja chcę to zobaczyć, co to jest tutaj. Kto tutaj się tak... ...łosiedlił. Ej, ej, ja tego nie widziałem wcześniej. O ja. Kropek tu mieszka. Magazyn. Ten co ma Jezu, ten co wszystkiego ma. Ej, ładnie to wygląda. Jeszcze ta głowa na górze, kurde. Kozak ty, mi się podoba. Przy zachodzącym, kurde, słońcu. Tutaj ktoś się w stylu takim nowoczesnym wybudował. Tego wcześniej nie widziałem. I znowu mięśnik w tym samym miejscu, co w tym odcinku. I tu nie ma tabliczki znowu. A tu... Jest też Tigeres, co on się, kurde, przemieszcza tak szybko. Terendrifter.pl, okej. Okay. Czy ten, co teraz pił na serwer akurat sobie? No i się, kurde, wszyscy szybko przemieszczają, a ja tutaj z buta muszę latać, kurde. A fajnie by było sobie jednak wiedzieć, kto tutaj mieszkał. Że sprawdźmy to, ale mam podejrzenie, że to jest... Miałem złe podejrzenia jednak. Okej, okay, tu jest ten baret cały, dobra. O, dzień zrobili, no i kurde, szanuję. Tu jest, co to było, ten domek Bustrasza, to był czyj domek? Starałem się, sorry, nie wiem jak to było. Aha, bo ktoś jakiś creeper wysadził, jo? To jest to zejście z drabiną, pamiętam, dobra. Wait, ten most był wcześniej chyba inny. Tego mostu chyba w ogóle wcześniej nie było. Co to jest? Co to jest? Co to w dupę jest? Sala chwały? Dupę. Ja o tym nie wiedziałem, że coś takiego jest w ogóle. Mordix. Lucifer. O co tu chodzi? Tigeret. Assassinator. Hure Games. Bardex. What? Wow. Naprawdę wow. No. Tego się nie spodziewałem, przyznam szczerze. Trochę na mnie to zrobiło wrażenie. I ładnie to wygląda. Sala chwały. Ja też chcę tu być, halo, tylko nie mam swojej głowy. No dobra, już trudno. I to był oczywiście domek Clemsona, tak. I powoli się tutaj rozbudowywuje, naprawdę. I to wygląda coraz co lepiej. Zobaczymy, co z tym dachem będzie, bo jak na razie ten dach tak... No zapowiada się fajnie niby, ale zobaczymy, co z tym będzie. Tam, pamiętam, są te farmy duże. Dobra, to w sumie wszystko. I możemy tak w sumie na tle tego jakże majestatycznego domku
Klimsona się pożegnać, także widzimy się w kolejnym odcinku oraz na streamie serwera Januszowice. Do zobaczenia, bajo!